Śmigłowiec z Leszkiem Millerem na pokładzie awaryjnie lądował pod Warszawą. Wiadomo, że są ranni. Waszyngton znosi zaporowe cła na stal, za których wprowadzenie Unia Europejska i Japonia groziły wojną handlową. Wbrew izraelskim protestom Colin Powell przyjmie negocjatorów alternatywnego planu pokojowego dla Bliskiego Wschodu. Informacje BBC. W Chojnowie pod Piasecznem na południe od Warszawy awaryjnie lądował rządowy śmigłowiec z premierem na pokładzie. Według wstępnych informacji w zniszczonym helikopterze rannych zostało 10 osób. Premier wracał z uroczystości barburkowych na Górnym Śląsku. Według informacji Straży Pożarnej z Piaseczna do katastrofy doszło po 6:30 wieczorem. Na miejscu katastrofy są jednostki straży, policji i pogotowia. Nie ma problemu, tak Leszek Miller skomentował propozycję Prawa i Sprawiedliwości, aby rząd opublikował białą księgę dokumentującą jego pracę nad ustawą o hazardzie. Posłowie PiS twierdzą, że już na etapie prac rządowych dochodziło do licznych nieprawidłowości. Zbagatelizowane miały zostać krytyczne opinie o projekcie zgłoszone przez Komendę Główną Policji oraz Radę Legislacyjną przy premierze. W Ministerstwie Finansów nie protokołowano według PiS-u narad z przedstawicielami branży hazardowej. Poseł Ludwik Dorn dla określenia sytuacji posłużył się parafrazą Lenina. Większość parlamentarna i rząd okazały się komitetem wykonawczym klasy właścicieli urządzeń hazardowych. Tak na to na razie wygląda, że cała ta zmiana ustawy była robiona wyłącznie z punktu widzenia jednej grupy interesów. Tymczasem prokuratura przesłuchiwała przez cały dzień w Warszawie szefa klubu SLD Jerzego Jaskiernie. W Gdańsku zeznawał Maciej Skórka. Obu prasa wiąże z domniemaną wielomilionową korupcją przy uchwalaniu ustawy o grach hazardowych. Senat bez poważniejszych zmian poparł ustawę o rekompensatach dla zaburzeń. Zdaniem koalicji to rozwiązanie kompromisowe, zdaniem opozycji i samych zainteresowanych oszukańcze. Kilkoma poprawkami, na ogół kosmetycznymi, zajmie się teraz znów Sejm. Potem ustawa trafi zapewne do Trybunału Konstytucyjnego. Większość ludzi, których po wojnie przesiedlono z Kresów Wschodnich, już dostała jakieś rekompensaty. Tym, którzy na zadośćuczynienie jeszcze czekają, ustawa ma umożliwić kupowanie w przetargach państwowych nieruchomości za cenę pomniejszoną o wartość rekompensaty. Limit przyjęty najpierw w Sejmie, a teraz w Senacie to 15% wartości majątku, ale nie więcej niż 50 tysięcy złotych. Na więcej państwa nie stać, twierdzi koalicja. To śmieszna kwota, za którą nic się nie kupi, odpowiada opozycja. Kresowianie, którzy na razie złożyli w polskich sądach około 100 pozwów przeciw skarbowi państwa, grożą lawiną kolejnych. Marzanna Dering, BBC Warszawa. Waszyngton ogłosił, że kontrowersyjne cła na importowaną stal zostaną zniesione. W zeszłym miesiącu za nielegalne uznała je Światowa Organizacja Handlu, a Unia Europejska i Japonia groziły wojną handlową w przypadku ich utrzymania. Cła wprowadzone w 2002 roku miały obowiązywać do roku 2005, ale zostaną zniesione natychmiast. Komisja Europejska uznała, że zniesienie ceł, jak się wyrażono, jest dobrą wiadomością. Na połowę grudnia Bruksela zapowiadała wprowadzenie ceł odwetowych na wiele amerykańskich towarów. Prezydent George Bush mówi, że nieoficjalna inicjatywa pokojowa, znana od kilku dni jako umowa genewska, może być pożyteczna, pod warunkiem jednak, że jej zwolennicy będą się też trzymać zasad tzw. mapy drogowej, czyli popieranego przez Waszyngton oficjalnego planu pokojowego. Bush powiedział, że trzy warunki pokoju na Bliskim Wschodzie nie podlegają dyskusji: zapewnienie bezpieczeństwa Izraela, zerwanie z palestyńskim terrorem i powstanie wolnej i demokratycznej Palestyny. I na koniec jeszcze raz pierwsza informacja tego dziennika. W Chojnowie pod Piasecznem na południe od Warszawy awaryjnie lądował rządowy śmigłowiec z premierem na pokładzie. Według wstępnych informacji w zniszczonej maszynie rannych zostało 10 osób. Według informacji Straży Pożarnej z Piaseczna do katastrofy doszło w 6:30. Na miejscu katastrofy są jednostki straży, policji i pogotowia. BBC. I wiesz, co ważne.